Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Misiołek, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze w Platformie, panie senatorze? No dlaczego jeszcze? Cały czas w Platformie. Historia pokazuje, że gdy ktoś w pańskiej partii ma inne zdanie, czy nie zgadza się z partyjną linią, ma inne zdanie od lidera, to szybko pokazują mu drzwi. Znaczy, wie pan co, ja znam Platformę od wielu, wielu lat i Platforma zawsze była partią taką pluralistyczną, gdzie... dlatego Jacek Sariusz-Wolski, dlatego Andrzej Sośnierz... dlatego wielokrotnie zdarzało się, że miałem odmienne zdanie niż niektórzy liderzy, co wcale nie znaczy, że nie realizuje programu partii. Bo to, jakie ktoś ma zdanie, to jest jedno, a to, jaki realizuje program, to drugie. Publicznie wygłasza? No tak, no to... Ale podoba się panu nadal w Platformie, tak? Tak, no oczywiście. A co panu się nie podoba może? Tak zapytam. To znaczy, ja powiem prosto. Ja wywodzę się z tego takiego skrzydła konserwatywno-liberalnego Platformy, które no niestety jest teraz trochę w defensywie. No nie podoba mi się ten taki skręt na lewo, no ale to jest moje zdanie prywatne. A Borys Budka to jest dobry lider PO? Czy dobry materiał na lidera, na następcę być może Grzegorza Schetyny kiedyś? Wie pan, nie czuję się jako socjolog od określania, kto jest dobrym liderem, a kto nie. To pokaże życie. A manifestacją czego, panie senatorze, miało być pańskie pamiętne wystąpienie przeciwko właśnie Borysowi Budce, wiceprzewodniczącemu PO, który, czy po jego wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Zeit? To nie było wystąpienie przeciwko niemu, tylko przeciwko fragmentowi jego wypowiedzi. Mm-hmm. I to po prostu jakby zamyka całą sprawę. Oświadczenie jest dostępne na mojej stronie facebookowej. Można sobie je przeczytać, jak ktoś... Tak, a przypomnijmy tylko, że razem z senatorem Leszkiem Piechotą skrytykowaliście ten wywiad, to stanowisko, które zajął poseł, wiceprzewodniczący Budka. Pisaliście, że to niedopuszczalne, by poseł RP, wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej, domagał się w zagranicznej prasie restrykcyjnych działań wobec Polski. Źle służy to wizerunkowi regionu. Ale przecież Budka nie jest pierwszym politykiem PO, który mówi o ostrym kursie Unii Europejskiej wobec polskiego rządu. Żona, zupełnie czymś innym jest domaganie się wykonywania prawa, a zupełnie czymś innym jest nawoływanie do tego, żeby to prawo siłą wykonywać. A to był taki manewr, pańskim zdaniem, ze strony Borysa Budki, tak? Znaczy, wie pan, trudno mi powiedzieć, co Borys Budka chciał powiedzieć, bo odwoływał to później, mówił, że sprostował to, no sprostował na swoim Facebooku, ale nie sprostował w Die Zeit, więc... Czy nie jest tak, że pański głos krytyki wobec stanowiska Borysa Budki to jest jakiś element partyjnej wojny o przywództwo pomiędzy właśnie Budką a Grzegorzem Schetyną? Znaczy, pan, trudno mi powiedzieć, ja nie czuję się jako narzędzie walki pomiędzy przewodniczącym Schetyną a wiceprzewodniczącym Budką. Jestem ze swojego miejsca w Platformie zadowolony i na pewno nie będę walczył o przywództwo w partii. Aha, ta walka o przywództwo faktycznie toczy się w specyficzny sposób. Podobały się panu na przykład kpiny Grzegorza Schetyny z tego, że Borys Budka nie dał sobie rady w wyborach na prezydenta Gliwic, więc w partyjnych wyborach, tutaj dopowiadamy, mogłoby być podobnie? Wie pan, no, ja myślę, że tam, że w polityce to, co my traktujemy jako takie kpiny, poważne kpiny i tak dalej, czasami no, jest dopuszczalne. No, trudno mi powiedzieć, na ile Grzegorz Schetyna by chciał dotknąć boleśnie Borysa Budkę. Ja myślę, że tak nie było, że po prostu gdzieś tam... No powiedział... Powiedział... Borys Budka mówił, że poniosły go emocje po prostu. Więc... Nie wiem, czy emocje, no bo nie wiem, czym jest się tutaj emocjonować. No pan, ja wielokrotnie brałem udział w różnych wyborach, dostawałem słabe wyniki, przegrywałem. No tak to jest w polityce. No, właśnie. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Donald Tusk, uważany za najlepszego przywódcę w historii PO, przegrał spektakularnie wybory z Lechem Kaczyńskim swego czasu. No tak, no, co nie przeszkodziło mu potem przez 8 prawie lat być premierem i
rządzi. Czyli tak sobie panowie z siebie szydzą, nawzajem publicznie wytykają sobie różne historie i to jest normalne. Znaczy, wie pan co, ja myślę, że to jest, że lepsze jest to, niż walki jakieś pod dywanem, kiedy ludzie widzą, że coś się dzieje, ale nie wiedzą co. Ja tak jak już powiedziałem, Platforma jest partią dyskusji, jest partią otwartą i zawsze tak było. Andrzej Sośnierz, przypominam panie senatorze. Tak, ale można powiedzieć to, co się tak naprawdę myśli. To nie jest partia zamordystyczna, że wszyscy muszą kłaniać. No można, tylko później trzeba kupić bilet w drugą stronę. No wie pan co, no tak jak powiedziałem, niekoniecznie. No jest wielu kolegów, polityków czy koleżanek, którzy wyrażają swoje w Platformie jakieś odmienne zdanie. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, w partii ważnym jest, żeby przestrzegać programu, jego wykonywania. A to, czy ktoś się wzajemnie bardziej lubi, czy mniej lubi, to już jest jakby drugorzędna sprawa. A co zmieni się w partii po listopadowych wyborach regionalnych, lokalnych? W ogóle macie jakoś tak w przyspieszonej wersji? Będą one zorganizowane? Znaczy nie, w żadnej przyspieszonej. Kończy się kadencja, więc muszą się odbyć wybory. Tak. Chcemy to załatwić szybko. No to właśnie. Znaczy, no wie pan, no, jest, tyle dzieje się w polityce, że zajmowanie się teraz sobą wewnętrznie, jakieś wielkie kampanie wewnętrzne wyborcze... No, Grzegorz Schetyna i Borys Budka się właśnie zajmują sobą od paru tygodni. No, wie pan co, trudno mi powiedzieć, czy zajmują się sobą, no... Na pewno zajmują się partią, no bo trzeba te wybory przygotować tak, żeby one sprawnie przebiegły. Chcielibyśmy, żeby to dosłownie w ciągu kilku dni się zamknęło, żebyśmy mogli przejść dalej do tych politycznych, ważnych działań, które są na arenie krajowej, a nie zajmować się wewnętrznymi wyborami. Kto powinien kierować na koniec, jeszcze proszę powiedzieć, partią, platformą w regionie? Wojciech Saługa, który dzisiaj jest na tym stanowisku, czy może Borys Budka właśnie? Też takie głosy słychać. Znaczy ja powiem tak, ja oceniam, że Wojciech Saługa sprawnie kieruje partią w regionie. No, jest marszałkiem, to też daje mu, dodaje takiej powagi w sprawowaniu tej funkcji szefa regionu. Myślę, że zmiana nie jest konieczna. Znaczy myślę, że jest to dobra kandydatura, szczególnie na ten czas, no bo wiadomo, że teraz czas ogólnie politycznie nie jest łatwy. Panie senatorze, to przerywamy teraz, dokończymy za moment w internecie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Misiołek, senator Platformy Obywatelskiej. Do usłyszenia. Do widzenia.